Także, proszę Państwa, witamy, witamy raz jeszcze. Mówię, że głupi poszli, poszli, bo tak, co jeden to chciałby tutaj dokazać, a nic nie potrafi, a nic nie wie, bo szybko się podnieca, gdy psychologii brak, czyli czego? Prosto, nie ma mądrości. Także, proszę Państwa, ludzie się uczą, a że są tacy głupi, to na stare lata, tak jak ten mój dziadek święty Antoni, że tak powiem święty, no bo jaki on tam święty. Proszę Państwa, imieniny, urodziny, u nas cały czas dookoła stołu pełno ludzi, siedzieli na pięknych krzesłach, miękkich, to nie było byle co, to nie był stołek, to nie było zwykłe krzesło, to były miękkie, zabytkowe krzesła, proszę Państwa, wykładane moherami, nie wiadomo czym. Proszę Państwa, pełno ludzi, bo to było kilka rodzin. 3-4 rodziny, no plus oczywiście rodzina tego dziadka, świętego Antoniego, który nadawał i nadawał cały wieczór, cały dzień, a nawet i parę dni, bo jak przecież to z soboty na niedzielę, no to przecież wiadomo, że nikt nie pracował i ogródek i pełno dzieci i nie wiem jak to wszystko się działo, ale myśmy biegali po ogródkach jako małe dzieciaczki, bawiłyśmy się, a ten dziadek święty Antoni nadawał, święty Antoni nadawał. No i jak ten Rysio tu przychodzi, bo tutaj mówi, że taki Rysio przychodzi, to ja nie mówię, że jakiś tam do mnie chłopczyk przychodzi, no ale Rysio przychodzi, to Rysio tutaj pilnuje, no to przychodzi, bo łaski nie robi, no ale zamiast pamiętać, że łaski nie robi, pamiętać o biznesie, żeby pilnować, żeby żaden złodziej nie wpadł albo jakaś menta, żeby tutaj problemów nie zrobiła, bo to wiecie Państwo, teraz w czasach dzisiejszych to wystarczy trochę wódki, trochę wina, trochę piwa i już to wszystko szaleje, gdy nadaje nasze radio, to KFM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström, etc. No to oczywiście dziadek bardzo mądry, dziadek wojskowy, dziadek, proszę Państwa, seks, kobiety, wszystko. I opowiada dzień i noc, no i nawet niekoniecznie o tym samym, bo przecież tych przeżyć było i wrażeń tak dużo, że dziadek opowiadał, to było tak rodzinnie, rzeczywiście, proszę Państwa, rodzinnie to było, no bo opowiada o swoich dziejach i wszyscy słuchali właściwie z zapartym tchem, jak on to potrafił, siedząc na krześle. Krzesło to niby cztery nóżki ma, ale on się bujał, kiwał tak na dwóch nóżkach i z tą fają, pali faję, a ja palę faję. No to więc dziadek Antoni nadaje. Wszyscy się dziwią, po co ta babka Zośka wyszła, jeszcze chciało się jej mieć męża. Po co ona jeszcze męża chciała mieć? Po co? Święty Antoni, że jej ten dziadek, że jej ona, ta babcia, zawsze mi do skarbonki wrzucała. Ona, ta babcia, najlepsza, zawsze mi do skarbonki wrzucała. No bo ten święty Antoni, to skąpy, jakby taki, no, dziadek obcy, bo to nasza babcia jeszcze raz wyszła za mąż. No, ale w sumie to była rodzina i myśmy się jakoś znosili, proszę Państwa. Myśmy się jakoś tolerowali. No, dla dzieci to najważniejsze był ogród. Tam był ogród i z jednej strony, i z drugiej strony. Jeszcze dalej był ogród, wiśnie, czereśnie. Wszędzie jakieś ogrody były, proszę Państwa, pomimo że praktycznie na roli, że tak powiem, na wsi, to ja się wcale nie znam. No, już nie mówiąc, że mam dwie lewe ręce, to jak pomyślę sobie, że wiocha, to nie mam zielonego pojęcia. Nawet tutaj karmiłam kotka. No to postawiłam miseczkę. Rzeczywiście Rysio przyniósł tutaj puszkę, kupił puszkę i nakarmiłam kotka.
No ale patrzę, że wrona jakaś tu przyleciała. Kruk, ala kruk. No i proszę państwa, ja mówię, a kisz, a kisz, a kisz. I zabieram tę miseczkę, stawiam tutaj. A tutaj tak zapachniało, wiecie państwo, ale tym kocim jedzeniem. Myślę, Boże, żeby chociaż, żeby mnie nie wsiąknęło. No, tak, 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 tak. Ale nie wsiąkło. No i proszę państwa, zabrałam tę miseczkę. Dopiero wystawiłam, jak było ciemniej. No już prawie ciemno, ale patrzę, że rzeczywiście ani kruka, ani wrony nie ma, jak jest ciemno. To się domyśliłam. Ja mówię, Boże, przecież koty widzą, wiadomo, że widzą po ciemku, wszystko widzą w ciemności. No to wystawiłam tę miseczkę raz jeszcze tam. No i wtedy dopiero kotki przyszły, jeden czarny, drugi biały, najadły się. No, kotki się najadły. No, a tam co zostało, to wrona tu rano przyleciała, tak. Z miseczki już podjadły, ale kotki się najadły. Także to, co pierwsze, to, co najważniejsze, to kotki się najadły. Także, proszę państwa, gdy nadaję nasze radio, to FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, proszę być z nami, u nas, proszę państwa, wszystko, co najciekawsze. Także, jaka puenta, jaka nauka, bo u nas zawsze musi być nauka. Ja mówię, że poszli, ja mówię, wysłać tylko na gruzińską 6. Na ten bynio to się może zorientował, ale nie musiał, bo takich punktów jak gruzińska 6 w 3-milionowej Warszawie jest pełno. Jest to, proszę państwa, szpital psychiatryczny dziennego pobytu. Ale żeby to tak poważnie za bardzo nie zabrzmiało, bo ludzie to w Polsce, jak nie wiedzą, o co chodzi, to robią panikę, a dymy. To jest normalnie dzienny szpital, że tam każdy może iść, jak coś mu w pracy nie wychodzi, jak coś jest wściekły, zdenerwowany, a ma depresję. A na depresji to tutaj się nikt nie zna, z jakiego powodu człowiek może mieć depresję. Jak to mówią, już powiem po warszawsku, wkurwiony, to po tym rysiowemu powiem tak. Ale że on był tutaj kierownikiem jakiejś niebudowy, tylko fabryki, czy części fabryki, jakimś tam kierownikiem, brygadzierem, jak skazać, tak, skazać, no to on czuje się tutaj bardzo ważny, bardzo ważny. I tak jak mojemu temu dziadkowi Antoniowi, Antoniemu świętej pamięci, no nawet podobny jest, nawet jest podobny, bo też takie ma te pupucy, te policzki takie pucowate, no. I te nadaje, 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 nadaje. A co było, a co było, a co było, a co było. A co było, a co nie jest, nie wpisuje się to w rejestr. Proszę państwa, ludzie się nic nie zmienili. Przecież to jest na setki lat idzie. Ba, nawet na tysiące lat, bo mówi się, że bajka krótko trwa. Oj, była bajka, bajki nie ma. Bajka krótko trwa. Ale proszę państwa, bajki są różne. Bajki są takie, które mogą trwać właśnie tysiące lat. I to grube tysiące. O co chodzi? Proszę państwa, jeżeli Bóg, Jahwe, już jest nikomu niepotrzebny, podbiera się Boga, bo ten Bóg musi być, bo trzeba wierzyć, bo to nie można być, żeby człowiek był ateistą. A tak, tak, a my wierzymy. Oczywiście, że my wierzymy. A wy w co wierzycie? No to przecież jak idą Świadkowie Jehowy, to co mają powiedzieć? No, że wierzą w Boga Jehowę. No jak oni usłyszą to, to wtedy dostają wścieklicy. No to jak dostają wścieklicy, no to trzeba wysłać ich na gruzińską 6. Proszę państwa, Świadkowie Jehowy, jak idą, wcale nic od razu nie mówią. Są wielkimi dyplomatami, bardzo dużo w sobie mają wiedzy psychologicznej, a to mają właśnie z Biblii. Jak Bóg postępował przed dawnymi wiekami, a cokolwiek przedtem napisane, dla naszego pouczenia napisane, abyśmy przez cierpliwość z pism nadzieję mieli. To wszystko jest w Biblii. Jak Bóg postępował względem Izraelitów w tej sytuacji, w tamtej sytuacji. Jak oni grzeszyli, proszę pani. Bóg Jahwe
srogo karał, wynagradzał, najpierw wynagradzał, czy że Bóg Jahwe bardziej wynagradzał, prawda? No, ta parabola, ta hiperbola została zastosowana w Piśmie Świętym odnośnie bałwochwalstwa, że Bóg bardziej wynagradza, ale karze. Mniej karze niż bardziej wynagradza. Także proszę Państwa, do Biblii zapraszamy. I ci, którzy będą się tak szczycić, ci, którzy będą się tak chwalić swoją mądrością, swoim doświadczeniem, że w dupie byli, gówno widzieli i tak nisko spadli, no to proszę Państwa, no, tutaj Litka strasznie mówi, narzekała, że słuchaj, no, gada takie rzeczy o jakichś kutasach, jakichś, tak, gada. Ja mówię, przecież to jest nieprzyzwoicie, przecież to jest w pracy, przecież to jest przy kobiecie, przecież to jest... Ja mówię, to ty nie wiedziałeś, że ludzie są hamami tu w Warszawie. Przecież Warszawa, wiadomo. Chamstwo. Ale przepraszam, ale profesor, ale uczu, policjantów, ale... No to... Ja mówię, Litka, słuchaj, to ty nie wiedziałaś, że tak jest? A co ty myślałeś? A czego ty się spodziewasz? No, jak jesteś z kimś i gadasz i ten ktoś był nie wiadomo kim, jakimś profesorem, jakimś nauczycielem i on przy tobie zaczyna nagle żartować i z prośności wygadywać, to jak byś się wtedy zachowała? Gdybyś go bardziej znała, no to byś oczywiście tak, z pobłażaniem, ale więc widzisz, jak ty tutaj już znasz ludzi mniej, no to wtedy już nie podchodzisz do tego z pobłażaniem, a chciałabyś wydać, a chciałabyś donieść, a chciałabyś zanieść. Po co? Po prostu ludzie tacy są i tego nie zmienisz. No, także proszę Państwa, chamstwo, draństwo, taka Rumunka była jeszcze i jawne skurwysyństwo, że trzeba czasem, jak idą świadkowie Jehowy, wracać do korzeni, do początków, do tych rzeczy takich najprostszych, psychologicznych, czego ludzie nie znają. Bo jak jeden zacznie, to drugi kontynuuje, trzeci, czwarty, moher. Proszę Państwa, co zacznie? No kłócą się, byle co, a żeby to robicie, to drugi to podchwyci, trzeci poprze, czwarty to samo, moher. Także proszę Państwa, to jest niesamowite, że my żyjemy w XXI wieku i już mamy tutaj kilka konkretnych przykładów takich, że ludzie się całe życie uczyli, a ich mentalność, sposób obycia, kultura jest pod psem, no. I tylko ten Rysio tutaj opowiada, że kim on nie był, czego on nie robił, a że tutaj, a że na jego urodzinach, jak tutaj kobiety na stołach siedziały, gotowe do seksu, orkiestra zaczęła grać, no niesamowite. Ja mówię, a czy ty wiesz, świadkowie Jehowy też czego od razu nie powiedzą, jak chodzą od domu do domu, bo tematów jest innych, stosownych pełno. Ale czy ty wiesz, że te imieniny, że te urodziny, a te pogańskie święta wszelkie, to są pogańskie dodatki takie, które wcale nie pochodzą od Boga? Że wcale ani pierwsi chrześcijanie tego nie praktykowali, bo zajęci byli całkiem czym innym. Na pewno nie gadali, na pewno nie plotkowali. Nie wiem, czy ty wiesz, że u Świadków Jehowy za plotkowanie, za takie gadanie, to się wyklucza ze zboru. No, i za papierosy, za kopcenie nagminne, upieranie się przy paleniu papierosu, przy niemoralności. To wszystko idą bracia na rozmowę, jak ojciec syna przytula, syneczku, no, kochany, no, rozmawia z nim szczerze, z tym synkiem. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby Langström Extra. Także Państwo zobaczą, o, upiekł się w samochodzie. Też człowiek taki, póki żyje, to jest pewny, że on żyje, że wszystko
jest w stanie uczynić, a zrobić. I że mu się nic nie stanie, prawda? I wystarczy, że zemdlał w samochodzie i już nie mógł się ocknąć i spalił się. 42 stopnie. Lekarze ratowali. Proszę Państwa, tragedia na parkingu w Pawianicach. I nie dało się. Będę szybszy od Kubicy. I taki też, proszę Państwa, z impetem człowieczek malutki leci. Będę szybszy od Kubicy. A Kubica już jest inwalidą. No teraz znowu Kubica chce jechać, ale coś o do cygana podobne. Coś nie bardzo. No. Ambicja rozpiera. I wtedy człowiek, jak myśli, że mu wszystko wolno, że jest najlepszy, że nie ma ograniczeń dla niego, bo on jest święty, taka mentalność kiedyś, bo Litka mówi, och, ja to tradycyjnie po znajomości, prawda? No zauważ, że teraz, jak ty wracasz z tej wioski, tutaj, żeby się z powrotem przysposobić do Warszawy, w Warszawie, aby mieszkać, to muszę ci powiedzieć, że inna mentalność już jest. Mentalność cyfrowa. Człowiek wcale nic nie znaczy. Musi zapłacić. Hanka Gronkiewicz też, jak nie zapłaci tych 14 tysięcy, to ją po prostu wsadzą. No. I tak się skończy jej prezydentura. To ona tego nie wiedziała. Nie znasz angielskiego, nie wjedziesz do USA. Co jeszcze tu mamy, jakie plotki? Bardzo ciekawe. Nie znasz angielskiego. Proszę Państwa, ludzie powinni się uczyć języków dla swojej przyjemności. Przecież język to jest też podróż. Były takie kursy francuskiego języka do francuskiego. Avec plaisir. To były dwa kursy tylko tutaj w Warszawie na Filtrowej 75, tej takiej lingwiście najlepszej bodajże w Warszawie, i na Ursynowie dwa kursy komputerowe avec plaisir wideo, bo jak się wideo ukazało, jeszcze internetu nie było. No to proszę Państwa, to była rewelacja, to była podróż do Francji. No też tam były takie koleżeństwa dziennikarzy, cztery, bardzo fajne. Avec plaisir, na bazie jakiejś historii, w kontekście sytuacyjnym nauka języka. Także to wszystko jest, proszę Państwa, nie to, że poza mną, bo cały czas jakiś kurs możesz ciekawy wymyślić, a pracować nad językiem. Nie dość, że ludzie tutaj języka swojego nie znają, proszę Państwa, to nawet nie chcą się uczyć języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego. Ja to mam wszystko poza sobą, Anglia. Wszystkie języki znam, proszę Państwa, na świecie. I człowiek taki inaczej się czuje. No, inaczej może podejść, inne ma podejście do ludzi, którzy są jak w autobusie, w tramwaju tutaj stołecznego miasta Warszawy, świat moherowy, obcinają tym wzrokiem, gapią się tak krytycznie, patrząc się na Bogu, ducha winnych ludzi, których przecież nie znają, krytycznie. No to jest chamstwo. To jest chamstwo. Taka u Świadków Jehowy była Edytka. Mówiła, że strasznie nie lubię ludzi, którzy dają do zrozumienia, że coś o mnie na przykład wiedzą. Strasznie nie lubię takich ludzi, że coś o mnie wiedzą i wtedy przecież nic nie wiedzą. Ale dają do zrozumienia, bo to też jest takie autorytarna taka zarozumiałość. Tak, pycha, buta, że najchytrzejszy, że najmądrzejszy. No, a najgłupszy w sumie, nie? No tak. Mówi się głupio, chytry, najmądrzejszy. Tacy są, prawda? Nie wiem, czy to dobrze tak w takim duchu wychowywać. No. Tak. Ludzie nie mają jakby swojego jestestwa, a żyją jakąś głupotą, proszę Państwa. Żyją ludzie jakąś głupotą. Że będę, ale nic nie wolno robić i myśleć na siłę, na chama, za wszelką cenę. Także proszę Państwa, gdy nadaję nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra, proszę być z nami. Duch teściowej zaakceptował księżną. Duch teściowej
Ktoś na ulicy Szeligowskiej wrzeszczy. Rozbiera się w serialu. Już w sprzedaży. Kot kontra Putin. Tak. Ambitny futrzak zmierzy się z przywódcą Rosji. Także, proszę Państwa, różne rzeczy tutaj się dzieją na świecie, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström. Ekstra. Proszę być z nami, proszę Państwa. Modlą się cały dzień. Dzisiaj w niedzielę katolicy chcą, żeby te sklepy, supermarkety były zamknięte. I to, co o 5 rano leci, to i leci. O której, aha, to 8 dopiero rano. Boże, myślałem, że to jest 12. Jestem taka lekko myślna. Proszę Państwa. Proszę Państwa. Szczęśliwi czasu nie liczą. No. Zapraszamy do oglądania naszych kanałów internetowych. Czyli tak, jest Wiesiolandia. Proszę Państwa, to jest pierwszy taki kanał. Wiesiolandia. Nawet jeszcze więcej powiem, proszę Państwa. Wiesiolandia i Elhof Art 2000. To na początku zawsze było. Mamy poza tym Wiesiolandia Plus youtube.com. Jest El Mercedes youtube.com. El Mercedes ma około 50 tysięcy edukacyjnych filmów. El Mercedes też jest na Daily Motion, jest na YouTube, jest na Google Plus, wszędzie. Zapraszamy serdecznie Państwa. Jest kanał też Witeklandia, youtube.com. Serdecznie Państwa zapraszamy. Bardzo dużo ciekawych filmów. Wystawy są z galerii warszawskich, stołecznego miasta Warszawy. Tu. Także, no, tylko u nas. Także buziaczki i że. Proszę jeść kaczki. A dzisiaj mamy już niedzielę, proszę Państwa, niedzielę jest 6, proszę Państwa, lipca 2017 roku i proszę być razem. Radio Conchita.